Witam. Dzisiaj jadę do Helensburga, więc pomyślałam, że może nakręcę krótki filmik i zobaczymy, jak to jest w Helensburgu. Do zobaczenia. No i przyjechałam sobie do Helensburga. Takie małe miasteczko. Później pokażę trochę więcej ulicy, bo teraz jestem głodna. I sobie idę. A tu jest kościółek taki sobie, kościółek, nie wiem co tu budują. Idę sobie zjeść coś. O, coś na ulicy kładą. Idę sobie zjeść The Henry Bell. Coś budują. The Henry Bell to jest, należy do sieci restauracji tak zwanych Wetherspoon. Takie, jakby to powiedzieć, szkockie bary mleczne. Jeśli się zjadło w jednym, to tak jakby się zjadło już we wszystkich. I są bardzo tanie, więc no, polecam, bo jest mimo wszystko dobre jedzenie. Także ten, ja spadam. Wychodząc z mojego podjazdu, można iść w prawo albo w lewo i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się trochę pójść w lewo, żeby pokazać Inverurglas i góry po drodze. Nie wiem, czy pogoda mi na to pozwoli, bo jest taka typowo szkocka. Także ten. Także ten, zobaczymy. Trochę pada, przyznam szczerze. A to, co słychać, to strumyk po prawej stronie. Tak, to moja firma tak żegna na napisie. Idziemy pod górkę i w prawo. I może uda mi się pokazać strumyk też przy okazji. Tutaj po lewej jest, można pójść taki małe okrążenie wokół całego parku tutejszego. To może później kiedyś nakręcę. Nie jest to zbyt intrygujący spacer, więc dzisiaj może uda mi się pójść do Inverurglas. Czy uda mi się pokazać wam strumyk?
trochę widać. Padało, więc dlatego jest tak wzburzony. Idziemy dalej. Idziemy właśnie zobaczyć tę piramidkę. Idziemy do środka piramidki. Można wejść po schodkach na górę piramidki. Jestem już za stara na takie łażenie. Swoją drogą te okulary już od dawna nie działają. Tam po drugiej stronie jest hotel. Zostawiamy piramidkę i idziemy się przejść. Jeszcze trochę, tylko troszkę. Na plażę małą. W lewą stronę. Nie jest to duży obiekt. To całe przejście całego terenu zajmuje jakieś 2 minutki. Czuję się zdecydowanie pewniej, mówiąc do aparatu, kiedy nie ma nikogo wokół. Jak ktoś podchodzi, to od razu zaczynam się jąkać, albo po prostu włączam aparat i udaję, że wcale nie nagrywałam. Wcale mnie tu nie ma. Proszę nie zwracać uwagi na żabę. Żaby nie ma, żaby nie istnieją. To taka zmowa. Czy ktoś kiedyś widział żabę? No nie, no właśnie, nie istnieją. Więc tak to jest. Nie wiem, co ja gadam. O, tam niestety ktoś jest na plaży. Z piesełem. Ale może uda mi się na taki skrawek tej plaży wejść. I stamtąd pokazać resztę gór.
czas na powrót do domu.